Poniedziałek i wtorek, 22 i 23 czerwca mieszkańcy Leszna, powiatu leszczyńskiego oraz powiatów ościennych będą mogli skorzystać z badania w kierunku koronawirusa. Mobilny punkt pobrań COVID-19 stanie na parkingu przy stadionie imienia Alfreda Smoczyka przy ulicy Strzeleckiej 7 w Lesznie. Wymazy zarówno od osób zmotoryzowanych jak i pieszych pobierane będą od godziny 10 do 19. Osoby, które chcą się przebadać muszą się wcześniej zapisać. Od dziś, czyli od 4. W czwartku 18 czerwca zapisy prowadzi Wojewódzka Stacja Sanitarna Epidemiologiczna w Poznaniu. Chętni powinni dzwonić pod numer 61 656 8075. Na wniosek wojewody przygotowaniem, funkcjonowaniem oraz zabezpieczeniem punktu zajmą się żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Leszczyński San... Na wniosek wojewody przygotowaniem, funkcjonowaniem oraz zabezpieczeniem punktu zajmą się żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Leszczyński Samorząd. Wcześniej mobilne centra pobrań wymazów w kierunku zakażenia koronawirusem w Wielkopolsce działały w Krotoszynie, Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim, Rawiczu, Pleszewie Gnieźnie, Ostrzeszowie, Poznaniu Pile i dwa razy w Kępnie.